What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. Paździesz garagę. Nie mogę. Jaki dumny. Jaki dumny z siebie. Chodź, że mi każe trzymać. Cześć, witajcie na kanale Drift Zone Media. Bo chciałem zakomunikować, że chyba weźmiemy się za czarną i wstawimy jej ten próg, spróbujemy. Tak sobie pomyślałem, że w sumie mam trochę luźno, bo są wakacje. I popołudniami można coś tam sobie grzebać. Więc stwierdziłem, że chyba wezmę się za ten próg i go w końcu stawię. Jak mi się uda, to wezmę i drugi. Ogólnie zdjąłem pod sufitkę przy okazji. I stwierdziłem, że zrobię ją sobie w kolorze czarnym. Pokażę wam wstępny projekt, jak to wygląda. No ogólnie tak wyglądają te nasłupki czarne. A podsufitka jest na razie w połowie czarna, uaj, bo mnie zabrakło szpraja. Więc kupię szpraja, raz, jeszcze raz ją całą i myślę, że będzie git. Dobra, to co, byśmy może wzięli, zaczęli rozkręcać czarną. I jutro może już bym zaczął coś wycinać, coś tak jest. No dobra, to co? Trzeba by to jakoś chyba zacząć dopasowywać. Tutaj to sobie w ogóle na zakładkę strzelę. Z tej strony. Dobra, trzeba by iść po szlifierkę. Coś może zacząć rzeźbić. Więc zabieramy się dalej do pracy. Na początek wyjmę fotel, dorobię tutaj ten kawałek, pyk pyk, ale to wam pokażę, jak już tu jest na gotowo to zrobione, i później przypasujemy próg. A tutaj jeszcze jakieś wstawki delikatne się porobi zaraz. No później się to zamarzę wszystko specyfikami. Dobrałem coś takiego, znaczy dobrałem, ogarnąłem neutralizator rdzy niby i antykorozję,
No zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Dobra, bierę podnośnik, bo trzeba zrobić testa. Proszę bardzo, jak sobie majster wymyślił. Takie oto piękne wzmocnienie do podnoszenia. No, myślę, że da radę. Jeszcze chyba tutaj takie rury dam. W sumie mam. Dobra, czego będzie coś tutaj chronić? Jak już lecieć grubo, to grubo. No, luzik, arbuzik. Trzyma. Będzie działać. A więc chwilę nie nagrywałem, ponieważ myślałem, co tutaj wykminić. No i wykminiłem coś takiego. Tutaj mi poradził znajomy, żeby wstawić sobie takie wzmocnienie z rury, zaspawać tu ładnie z racji tego, że to było wyrdzewiałe. To mówi, żeby takie wzmocnionko walnąć, to na pewno usztywni. No tu całkiem spoko wyszło spawy. Tutaj ta kwasówka to się tak średnio chciała spawać z tym z tą cienką blachą, ale się udało. Tutaj jestem w trakcie robienia rzeźby, znaczy w sensie no łatania dziurki. Muszę popatrzeć, jak się spawa taką blachę, bo ją się bardzo ciężko spawa, łatwo to przepalić. To sobie jeszcze to zostawiam już na dzisiaj. Tu taki uchwycik wymyśliłem do podnoszenia fury, choć i tak takiem raczej będę podnosił gdzie indziej, ale to jest takie w razie W. No i było testowane, spoko. Tutaj bardzo ładnie wyszło. Tu też, no tutaj trochę kapuśniak, ale będzie trzymać, bo tutaj dużą przerwę miałem, to tak zalałem. No tu pozalewałem wszystko ładnie, pyk, pyk. Tu i tak, tak będzie to w sumie wszystko zamknięte, nikt tu nie będzie widział, co tu jest w środku. Ale dla własnego bezpieczeństwa stwierdziłem, że nawet w razie dzwona no cała ta konstrukcja oprze się na tym. No i tutaj może nie wejdzie nic do środka w razie czego. No bo tak patrząc po tej blaszce cieniutkiej, to dla mnie wytrzymałość tego progu w tej E36 to jest wątpliwa w ogóle. Nie wiem, dlaczego tutaj nic pomiędzy tym a tym nie ma, tak w sumie, tu jest pusto. No ale u mnie nie będzie pusto, u mnie będzie tak. Przód będziemy podnosić za podłużnicę, tu już nie będę nic wstawiał. Raczej tą dziurę i też ją zaspawam, tu już tą tylną zaspawałem. Też ją zaspawam, nie będzie tych oryginalnych otworów. No bo nie no. No i co, i powoli do przodu. Jutro, jak też wcześniej skończę robotę, to myślę, że skończę to do końca spawać. Może by mi się udało pomalować to jeszcze tą antykorozją. Znaczy, przepraszam, najpierw neutralizatorem rdzy, a później antykorozją. No i co? I będziemy dopasowywać do końca próg. Znaczy, w sumie jest już dopasowany, wszystko pasuje. Git można byłoby spawać, ale ja to jeszcze sobie na spokojnie pozabezpieczam i będzie git. A więc, mamy to zabezpieczone wszystko, obspawane. Przejdę. Tu w środku też mamy pospawane, tu trochę kiepsko się to spawało. Cienka blacha, strasznie się szybko przetapiała, no ale jest. No tu delikatna dziura się przepaliła, ale to później się dospawa. Wszystko mamy zabezpieczone neutralizatorem rdzy, później antykorozją jakąś. Może to nie będzie rdzewieć w środku. Liczmy, że będzie git. No to co, chyba by trzeba było wziąć, dociąć próg do końca i może przymierzyć go. Tu go tak na równo sobie wytnę, bo to jest niepotrzebne tam na dole. Jest już tam obczyszczone wszystko, dlatego wisi na podnośniku, żeby było wygodnie to zrobić. Ale powiem wam szczerze, że jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wygląda. Myślę, że to... No to, że to ma jakiś to sens, to zrobienie tego wszystkiego tutaj. Thank you.
mamy to obspawane. Tylne drzwi pasują idealnie. Kurczę, normalnie jakby stąd to było wszystko. Trochę nam fura widzę, że dymi. No. No, co ja mogę powiedzieć na temat tych spawów? Nie wiem, co ja mogę powiedzieć. No, będzie się trzymać na pewno. Tu jest ładnie. Tu jest trochę kicha. Tu jest trochę kicha, ale to trochę przeszlifujemy. Cyk, cyk. I prawie wszystko pasuje. Normalnie jak nigdy. No. Tu pan kurier się zdenerwował. No i focha strzelił i paczek nie dostarczy. Dobra, to co? Ja tutaj mam śrubokręcik włożony, żeby delikatnie próg opuścić do dołu, żeby ta szparka była nawet równa. No i co? Przyłapuję to. No i spawam do końca i próg będzie wstawiony. Normalnie powiem wam, że ta robota może wyjść jak nigdy bardzo dobrze. I za pierwszym razem. Cyk, cyk, pyk, pyk. Bach, bach. I robota się zrobiła. Tu mamy już prawie to zalane w pocałości. I git. Później się poleci taką gumą uszczelniającą, tak jak było to zasparowane. Na grubo i będzie git. Będzie robota zrobiona. Tak, ogólnie to wszystkie te dziury oryginalne. O, jakie to gorące wszystko. Szpachlą zakleję, wyszlifuję, bo nie będzie oryginalnych otworów. Bo są zbędne i niepotrzebne. Tak jest. Git, git, bardzo mi się podoba. Spasowanie tego wszystkiego. Jest naprawdę rewelacja. Jak na pierwszy raz. A jak na gruza, to już jest w ogóle super. Spawać to chyba do końca by trzeba było. Tak mi się wydaje. I będzie git. I później to może trochę delikatnie podszlifować, jakąś tą gumą zapaczać. Choć nie wiem, czy to nawet będę szlifował. Wiecie, wam powiem szczerze, że no, to gruz, no wiadomo. Więc myślę, że tam nie ma co przesadzać z tym. Na pędzel taką gumę kupić, bach, owalić to wszystko. No, tu może przeszlifuję, żeby aż tak się nie rzucało w oczy, bo tu mi troszkę nie pykło. Ale tu to myślę, że nawet nie ma sensu. No i mamy to. Wszystko obspawane dookoła. Każda jedna dziurka zaspawana. Pyk, pyk. Mamy ostrość. Zaraz to delikatnie, nawet nie wiem, czy to będę szlifował. Nie mam pojęcia jeszcze, chyba nie. Od spodu na pewno nie będę szlifował. Niech przestygnie tylko, bo dociągnąłem tu wszystkie spawy. Od dołu, no, spawa się masakra. Jestem cały poparzony. Dobra. Kupiłem coś takiego. Masa uszczelniająca na pędzel. Więc zaraz tym pocisnę dół, górę, tu wszystkie te spawy. Wiecie, no to jest gruz, tu nie musi być to pięknie zrobione. Choć moim zdaniem i tak będzie rewelacyjnie to wszystko wyglądało. Jestem zadowolony z tego efektu.
Dobra, przygotowywuję się, niech to postygnie jeszcze chwilę. Pędzla zaraz poszukam i będziemy sobie mazać tą gumą. Zaraz sobie przeczytam jeszcze instrukcję obsługi, jak to się używa. I będzie git. No i dobra, mamy zaciupciane. Tutaj proszę bardzo uszczelnienie wszystkich, jakiś szparek, jakiś tutaj też nałożono, odpowiednia ilość. Dół sobie tak zapapciałem. Tutaj, gdzie jakieś takie małe balederki były, to dałem trochę więcej, trochę grubiej. Normalnie jestem w stanie powiedzieć, że wygląda to bardzo podobnie, jak przyjeżdżają do nas samochody. Sprowadzone ze Stanów. Dokładnie tak. Tak, większość podobnie, podłużnic tak samo wygląda właśnie, tak zaciupcianych. To tak tylko w celu informacyjnym waszym, bo właśnie jest na to bardzo duży boom i zwracajcie uwagę, jak kupujecie cenowe okazy, bo ostatnio klientka bardzo niepocieszona była. Jak się okazało, że samochód nie miał podłużnicy prawie całej. No, ale co poradzić? No co, w górę chyba zrobię tak samo, się nie będę bawił w nic, w jakieś szlifowania dziwne. Kurde, później Raptor na to tylko pójdzie i... Znaczy myślę, że jeszcze antykorozyjnym to machnę pistoletem. Później z matowie i Raptorem i będzie git, chyba będzie git. No, myślę, że tutaj z dołu będzie dobrze, nie będzie nic ciekło chociaż. Znaczy, tak, taką mam nadzieję. Wam powiem szczerze, ała, bym się wywrócił. No, a jeszcze druga strona została do wstawienia. Tak, drugą stronę też wam pokażę, ale chyba trochę z innego efektu. Będę nagrywał z czoła. I zrobimy z tego jeszcze jeden odcinek. Taki, może już bez opowiadania, tylko... Tak z czoła nagrywany. No i zaciapciałem to tutaj wszystko. Stwierdziłem, że nie będę szlifował, nie będę osłabiał tutaj spawów. No w środku to normalnie jak oryginał wygląda. Luks robota. Tutaj też zaciapciane wszystko. Co podszlifuję? Tylko tu podszlifuję to. Delikatnie, za momencik dosłownie. No i co? I tu też pociągnę tą gumą to dookoła. Kurde, no i będzie git. Powiem wam, że mi się podoba strasznie ta opcja tej gumy.